Witam, proszę Państwa, witam. I taką mamy pogodę. Miałem okno dzisiaj wstawiać. O. Właśnie tam na dachu, po drugiej stronie miałem okno wstawiać. No ale... Co zrobić? Jak pada deszcz? Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja myślałem, że zima się już skończyła. To już właściwie będzie coraz cieplej. Dzisiaj miałem okno wkładać. No ale jak tu przy takiej pogodzie otwierać dach? Nie da się. Także jeszcze nart z auta nie wyciągam. Może jeszcze na narty pojedziemy. Nie wiadomo. No ale fajnie sypie. Zimno się zrobiło. Ale może coś fajnego dzisiaj mi się udało zrobić. Bo zobaczcie, tu stał mój boiler, tak? Tu stał mój boiler. I boiler jest już u góry zamontowany. Grzeje się. Woda jest jeszcze nie gorąca, ale coraz cieplejsza. No i może dzisiaj będzie kąpanko w wannie, ludzie. Wiecie, szkoda, że wy tego nie czujecie. Słuchajcie, tu w naszym prodiżu znowu. Ale pachnie. Pachnie, ciacho jakieś. O, zobaczcie. Oj, jak to pachnie. Co zrobić dzisiaj? Okej. Zobaczcie, popatrzcie na rybki. Pływają. Okej. Bierzemy się za okno. Musimy przyciąć blaszkę, która będzie osłaniała światło. Thank you.
na tej rolce. No. I wiesz co? Odetnij mi tak z... tyle. Tyle? Tak, no. O, właśnie. Dzień dobry, to znowu ja. Witam Was. Zobaczcie, rama zamontowana wczoraj już była, ale nie zdążyliśmy przed wieczorem zamontować okna i uszczelnić i to. Trzeba było folię położyć na noc. Zaczęło lać, trochę tutaj nakapało, ale nic nie szkodzi. Teraz po prostu robię tutaj. Układam z powrotem dachówki, tak, na dach, wszystko, muszę do komina, komin muszę jeszcze wymalować, no i po prostu powolutku do końca, tak, także robota jest, nie da się czasami przyspieszyć różnych rzeczy, tak, także musimy krok po kroku do przodu. Niektóre dachówki muszę przykręcać, bo to jest wszystko krzywe. No ale tak to już jest. Trzymajcie się.